Witam was z tej strony Sabal i zapraszam do kolejnego odcinka z serwera Tiger Ghost. Jest to już 8 odcinek, powiem wam szczerze, powoli zbliżamy się do 10. No, ponad miesiąc gram już na tym serwerze, więc jestem dumny z tego, że to dalej oglądacie, więc dzięki serdeczne. I jeżeli wam się film spodobał, dajcie łapkę w górę, bo to niezmiernie mi pomaga. Przejdźmy do odcinka. Właśnie dobijam do levela 100, powiem wam, progresik jest, ale to jeszcze jest za mało. W zaklętym lesie będę musiał spędzić do levela 120. Oczywiście ja wiem, że jeszcze jest takie coś jak szczelina czasu, czyli ulepszone standardowe mapy, gdzie exp leci więcej albo iluś tam krotnie więcej, tylko jest jeden problem. Ten serwer jest o 30% mocniejszy niż normalny oficjalny, czyli moby są silniejsze, więcej zadają damage'a, mają więcej HP, więc realnie nie wiem, jakie bym musiał mieć EQ, żeby tamtego spota ustać, plus jeszcze musiałbym mieć party, żeby mieć szansę, żeby tam wejść, więc innego szamana z mojej gildii musiałbym o to poprosić, więc ja nie widzę najmniejszego sensu, żeby się przygotowywać na mapę, na której i tak nie dam rady, dlatego bądźmy realistami, na tej mapie będę musiał spędzić do levela 120. Mam tylko nadzieję, że nowa aktualizacja, która wejdzie do tygodnia, kiedy nagrywam ten odcinek, to praktycznie za 9 dni, nie będzie wymagała maksymalnego levela, bo ja sobie nie wyobrażam siedzieć w zakrętym lesie do levela 120, bo to jest tyle godzin czasu, chyba kilkadziesiąt godzin musiałbym tutaj spędzić, no ale nie uprzedzając faktów, przejdźmy dalej. Właśnie wbił mi drugi bonus do moich drewnianych butów, to są buty na smoka. Postanowiłem sobie je zmiksować z tym, że od razu mówię, jedna zmianka, jeżeli chodzi o bonusy 6-7, kosztuje prawie, przeliczając na złotówki, 20 zł, więc jest to strasznie długa zabawa. Liczyłem na to, że wejdzie mi coś fajnego, oczywiście zaraz zobaczycie, co mi weszło, ale od razu mówię, że zrezygnowałem z bonowania dalszego EQ na błyskawice, typu naszyjnik, typu bransoleta, bo to jest kompletnie nieopłacalne. Lepiej zbonusować coś, co zawsze będę nosił, jak nowa zbroja, jeżeli ją zrobię, jak nowy hełm, jeżeli go zrobię, jak buty na potwora. Takie rzeczy, co zawsze będę musiał mieć. Dobra, nie zawsze, bo to zależy od mapy albo dungeona, ale takie itemy, kiedy są takim endgame'em, czyli przykładowo, nie wiem, będę bił bossy, to właśnie w tym, te najlepsze, będę bił metiny albo dropout, to właśnie w tym. Wiecie, takie itemy będę tylko bonusował i w nie pakowywał siano, bo to, mówię, to jest nieopłacalne, nie jestem Billem Gatesem, żebym każdy item miał zbonusowany pod względem 6-7. No jedynie pamiętajcie o tym, że może wyjść wartość ataków w postaci 50, do naszyjnika może wyjść nawet damage 7 na metiny albo 8 na metiny, więc to jest taki boost, który no raczej powinno się mieć, z tym, że jeżeli chodzi o naszyjnik, no nie ma odporności, więc jeżeli przykładowo bym robił Razadora albo na przykład smoka, albo na przykład jakiegoś trudniejszego bossa typu Jotuna, no to ten naszyjnik to już mało mi się przyda. Oczywiście Jotun jest na lód, ale mówię ogólnie, że przy ekspieniu na mapach typu na wiatr, na błyskawice, na no tam gdzie potrzeby są odporności, no raczej naszyjnik często będzie zmieniany. Bardziej kolczyki, na kolczykach szparagdowych mi zależy. To są szparagdowe, czy już nie pamiętam nazwy, ale wiecie, o co mi chodzi. Trzeba zboostować sobie trochę damage tymi bonusami. Ja zamykam, a wy mi mówicie. Weszło? Kurwa! Juj! No i to, na co wszyscy czekali, to, co obiecałem, czyli miksowanie alchemii za 5000 zł. Kupiłem za to kory wieczne. To była taka promocja na takie specjalne kory, gdzie z jednego kora może nawet wylecieć antyk. Ja to za chwilę będę przewijał, gdyż mówię, pokazywanie tego, gdzie ja sobie ulepszam zwykłe kory na te lepsze kory, na te szlachetne, potem na te rzadkie, no to jest nudne. Nie chcę marnować waszego czasu, więc przejdziemy do tego, co jest najważniejsze, czyli
ulepszanie na legendy i potem dalej, nie? Żebyście wiedzieli o to, po prostu żebyście wiedzieli, że nie chcę marnować waszego czasu oglądaniem tego, jak klikam kory na te zwykłe, bo to jest nudne, nikt tego nie chce oglądać, więc mam nadzieję, że rozumiecie. To, co jest w ekwipunku w tym momencie, to jest coś o wartości 3000. Ja już kupiłem wcześniej alchemię za 2000, tylko już ją przerobiłem dalej na antyki, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Tak to mniej więcej wygląda. Powiem wam, że... No to nie będę sprawdzał, bo mityczny... Alchemia nie mityczna to nie alchemia. Granaty tym bardziej. Wyjebane. Ja deity sobie tylko posprawdzam. Co my tu mamy? Jest jakiś perfekt może? Nie, w sumie wszystko do miksu. Wszystkie do miksu bez wyjątku, nie ma perfekta. Perfekt. 1. 2. Trzy perfekty, które mogę opierdolić. Dobra, to też się sprawdzam. To jedziemy, nie? A nie, jeszcze jedno ulepszenie jest, zapomniałem. Ale na początku serwera to jest perfekt. Przy takim serwerze to jest perfekt. Chujnia. Czy nic mi to nie poprawiło w sumie? Kompletnie. Dobra, teraz to. Co ja teraz zrobiłem, kurwa, ale jestem downem jebanym, nie? Ja jestem, kurwa, downem. I tak to jest stanie, jak patrz. O, fajne, fajne. To jest fajne. Nawoja plus surę. To jest, kurwa, szanuję, to jest fajne. To jest akurat fajne. To jest fajne. Jak nic. Spaliłem dwie legendy przez przypadek se for fun. To se zostawię. Nie weszło. Tu nie ma co sprawdzać, bo tu wszystko są, wszystkie są gówniaki jebane. No spoko, lepszy niż mój. Lepszy niż mój. Dobra, jedziemy dalej. Dobra. Kurwa, jak ja kocham alchemię. Mówiłem to kiedyś, że ja kocham alchemię. Ja pierdolę. No i perfekt. Mamy perfekta. Pierwszy perfekt, taki zajebisty perfekt. Mamy do zrobienia jadeit rubin. Najlepsze do zrobienia. Jedziemy jadeit.
O kurwa! O kurwa! O panie ty! Jakiś Bóg! Dobra. Dwa razy, nie, to jest PZ do PZ-a. Gówno, ani jeden perf. Ani jeden perf. A ja mam perfekta, więc nie będę go wyjmował, bo tak, wiecie, przejrzysty. Tylko na sel bym zrobił, nie? No ale widzicie, tu nic nie ma. Jest tylko PZ do PZ-a. Nic więcej tu nie ma. Reszta syf. To jest syf, bo nie ma dwa razy PZ-a. Huyanga do potęgi jednej. Kurwa mać. Tyle powiem. Już powiem ogólnie, zanim wy powiecie jebać alchemię. Dajcie, żebym się nie zajebał. No, jeden, który mogę założyć, to jest ten. Tyle. Muszę ulepszać dalej. Dobra, czekajcie. To zostawię. Reszta syf. Pięknie! Beautiful, kurwa! Beautiful! Ale oczywiście wtedy powiem, że moja motywacja spadnie do zera. Jesteśmy tu po to, żeby się bawić. Nie powiodło się, już jest dobrze. Nie powiodło się, już jest dobrze. Tyle powiem. I chuj, cześć. Ja pierdolę, ale wstyd jak chuj.
Dobra. Ja się boję, kurwa, sprawdzać, nie? Ale ja się boję, kurwa, sprawdzać. Kurwa, tam nic nie będzie, na pewno. Tam, kurwa, nic nie będzie. Kurwa mać, proszę, wartość średnie, nic więcej nie chcę, wartość średnie. Ja pierdolę, ale kurwa mam depresję, ja się boję, kurwa, gdzie moja woda? Ja pierdolę. Wyzerowałem. Jest, kurwa, jest, kurwa! Kurwa, ja pierdolę. Kurwa, udało się. Kurwa, opłacało się, nie? Jebana alchemia. Ja pierdolę, nie? Ja pierdolę. Kurwa, 5000 poszło się pierdolić. Czy się opłacało, moi drodzy? Nie wiem. Ale wiem, co zrobię. Tak jak powiedziałem, czy się opłacało? Nie wiem, to sami ocencie, ale... Przynajmniej spełniłem to, co obiecałem, czyli wydałem 5000 na alchemię. A jak Sabalski mówi, tak będzie zrobione. To też dzięki wam oczywiście, to też wasza zasługa, że zrobiliśmy tą alchemię, więc też wam dziękuję. No ale to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was, Sabal, trzymajcie się i do następnego odcinka.